Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy założyć sukienie, bo już jest cieplutko. Tak, myszko? Tak. Dzień dobry. Mam trochę głos taki przez nos, bo jesteśmy troszkę przeziębieni wszyscy, trójkę. Bardzo dawno nie nagrywaliśmy już. W sumie nic się nie działo takiego. Znaczy działo się bardzo dużo, ale wszystko na miejscu i takie standardowe rzeczy. Udało nam się wyrwać teraz na chwilę z Lublina. Mam 2 dni wolnego plus weekend, więc 4 dni. Byliśmy tu kiedyś, mieliśmy okazję zajechać tu po drodze. Chyba 2 lata temu przejeżdżaliśmy szlak Orli Gniazd. I tak się udało, że niechcący, przypadkiem w biegu bez planu znaleźliśmy to miejsce. Dosyć fajne miejsce. Jesteśmy w Bieszczadach oczywiście. No i postanowiliśmy przyjechać na 4 dni jeszcze raz. Z mało, żeby trochę odpocząć, się oderwać. No i trochę się wykurować. Żeby zmienić otoczenie lekko. Gospodarstwo jest ogromne tutaj. Kupę miejsca. Można pograć sobie w siatkówkę, w bowlingtona. Bardzo fajnie mają swoje wyroby mięsne. Generalnie całe jedzenie. Teoretycznie mają swoje. Nie wiem jak to jest, ale wydaje mi się, że tak. A tam chyba jest wędzarnia. Bo wczoraj kłęby dymu nosiły się nad tym budyneczkiem. Tu mamy takie 2 stawy. Zaraz podejdę do nich i sobie zobaczymy jak to wygląda. A teraz idziemy nad rzeczkę. Przez te 2 miesiące trochę się działo. Znaczy nie wiem, czy 2 miesiące. Chyba dłużej nawet, bo ostatnio nagrywaliśmy jak jeszcze mała nie chodziła do żłobka. W tym momencie już chodzi do prywatnego żłobka. Oczywiście w cudzysłowie chodzi, bo po paru tygodniach na początku było to wdrożenie. 2-3 godziny. Potem Ola już poszła do pracy i się okazało, że przyniosła jakiegoś wirusa. Tydzień czasu siedziała w domu. Potem był długi weekend i wtedy przecież żłobek był nieczynny. Poczuła się lepiej, puściliśmy ją po tygodniu do żłobka. Po paru dniach zrobiło się to samo albo 3 razy gorzej nawet. No i jednocześnie zaraziła jeszcze nas. Nie wiem co to jest. Paskudztwo trzyma nas już prawie 3 tygodnie. Teraz Ola była na zwolnieniu, no bo niestety nie mamy z kim małej zostawić, a do żłobka jej w takim stanie nie puścimy. To o czym mówię nie ma nic wspólnego z tym co tutaj widzicie, ale takie fajne miejsce. I co? No i teraz odpoczywamy. Zaskoczyła nas jedna rzecz. W momencie kiedy się mała urodziła, postanowiłem od razu ją zgłosić do żłobka państwowego. Pierwszy wniosek został odrzucony, bo no przedawnił się, no bo to było normalne, bo do żłobka możemy oddać dziecko chyba tam około roku, ale to został jakby wniosek anulowany i potem złożyłem drugi, znaczy przedłużyłem ten wniosek, który wcześniej rzuciłem. No i się okazało, że parę, może z tydzień, 2 tygodnie temu dostałem informację zwrotną do potwierdzenia, żeby, o idzie właśnie mała z Olą, odwrotnie, idzie Ola z małą, Julią. Dostałem maila do potwierdzenia, czy chcemy korzystać ze żłobka państwowego. Nie wiem jaka jest różnica, jeżeli chodzi o opiekę i tak dalej, ale myślę, że tak drastycznej bardzo nie ma. Na ten moment płacimy niemałe pieniądze za żłobek, a praktycznie mała w ogóle nie uczęszcza tego żłobka, więc takie wydawanie pieniędzy w sumie na nic. No zobaczymy jak to będzie. Dobra, tak w skrócie, dużym skrócie te 2 miesiące streściłem. Będę chciał troszkę więcej nagrywać, teraz mamy parę dni wolnego. Być może uda się później jak na jakieś weekendy gdzieś wyjeżdżać, bo jest ciepło. Chociaż mało tam dużego wyboru co do lokalizacji i atrakcji nie ma, bo musimy brać ją pod uwagę przede wszystkim. Więc taki odpoczynek, relaks, co też nam dobrze zrobi. Dobra, idę zobaczyć do małych, pokażę te zestawy. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Mieliśmy wyjechać w nocy, no ale nie wyszło, żeby mała nie musiała się męczyć w upale, bo mamy około 26-30 stopni teraz. Ale nie było tak źle. Obudziła się dlatego, że my się obudziliśmy około 2:33. Mało pospała, w momencie kiedy wysiedliśmy do samochodu koło 7 wyjechaliśmy aż. Bo oczywiście musiała wybierać, czekaliśmy aż troszkę ją sen złapie. No i spała jakieś 2-2,5 godziny, tu jedzie się z Lublina jakieś 5 godzin. Oczywiście jeżeli nie ma korków, nie ma problemów i mała na to pozwala. Mieliśmy jedną czy dwie przerwy ze względu na kręgosłupik małej, żeby tam za długo w tym foteliku nie siedziała, chociaż fotelik jest wygodny, ale bardzo przyzwoicie zniosła tą podróż. Było mało płaczu, Ola tam oczywiście zabawiała i myślała różne atrakcje, żeby mała się nie nudziła, bo oczywiście ona musi cały czas coś robić. To nie może być tak, że za chwilę przystoi. No mama chyba przesadziła, że ją w kurtkę ubrała. Nie przesadziłaś z tą bluzą? Przesadziłaś.
jak tam, nie chce spać? A ta posesja nazywa się u Macieja i jest niedaleko Soliny. Tam w Solinie. Zapory. Mama się robi śpiąca i marudząca. A kuku, a kuku, a kuku, a kuku. A dziś mamy w planie co? Dziś pojechać na Solinę, tak? Albo na tamę, albo na plażę, albo... Zobaczymy, zaraz coś wybierzemy, tylko jeszcze nie wiem o której godzinie. Czy nie? Czy jedziemy na tą kolejkę? O 12 jest. No. Tam się godzina jedzie, to już by trzeba tam było jechać. Mama! Kolejka leśna. Kolejka leśna. Mam nadzieję, że wytrzymała konstrukcję i wytrzyma te moje 74 kg w ubraniu. Na razie daje radę. Dobra, czekamy aż mama uśnie, albo bierzemy do samochodu i w samochodzie będzie spała, tylko musimy doprecyzować sobie plany. Dobra, to by było na tyle. Odezwiemy się, jak będziemy już jechać, albo będziemy w wybranym miejscu. Co tam stoisz? Co tam dorwałaś, maluchu? Mama? Jednak zdecydowaliśmy się, że pojedziemy sobie najpierw na Solinę, pojedziemy później na zaporę wodną. Jedziemy na kolejkę leśną w Bieszczadach. Godzina drogi mamy stąd, ale mama akurat chce spać, więc dobrze się składa, może akurat pośpi. 40 minut w jedno, 40 w drugą, tego się obawiam, czy ona wytrzyma. Musimy zająć się tam z przodu miejsca, ale z przodu to będzie pewnie z komina trochę czadziło i będziemy potem czarni cali. Lepiej może w ostatni wagonik sobie wsiąść, będzie fajnie widać, jak się oddala wszystko tak. Ale zostaw, pilot zostaje. Pilot zostawiamy tutaj. Julia, jedziemy. Chodź. Jedziemy, szybciutko. Jedziemy. Nie zanudzi się. Nie zamykaj pani w kuchni. Chodź, Wączku. Jedziemy. Tyle przegląd w samochodzie, jak wrócę, muszę na przegląd jechać. Ola, podoba ci się tu? Ja lubię to miejsce. Fajnie, jak to się, to jest miejscowość niedaleko Ustrzyk Dolnych, a nie pamiętam jak się nazywa miejscowość, ale u Macieja się nazywa, już chyba mówiłem to. Dobra, lecimy na tą kolejkę. Ola mówiła, że około 12 się zaczyna, tak? Wyjeżdża, ale trzeba wcześniej być, żeby bilety sobie kupić, miejsce zająć. Więc tak to spokojnie, bo z mało to różnie może być, może będzie chciała się zatrzymać, jak nie pójdzie spać. Lecimy. Z naszego żłobka, o którym mówiłem. Prawdopodobnie, raczej na pewno już zmienimy z tego prywatnego na państwowy, czy nie? No tak. Zawsze to w razie czego, jak będzie chora, to troszkę mniej boli ta kwota, bo... Ja teraz jak liczyłam, to nie pójdzie w tym tygodniu jeszcze do żłobka, czyli będziemy musieli zapłacić... No, będzie chodziła w czerwcu tylko tydzień. A w maju się wdrażała, tak naprawdę tydzień też w marcu nie była, plus weekend. W maju, nie w marcu. Także od 1 września prawdopodobnie, chociaż na początku września mamy dwutygodniowy urlop, to też za bardzo nie pochodzi, ale przynajmniej te 3 dni na początku będzie miała wdrożenie. Myślę, że sobie poradzi, ona jest kontaktowa dosyć. Jedne moje obawy teraz tą kolejką są takie, znaczy nie jedyne, bo się nie wiem czy mama wytrzyma, ale drugi temat jest, mamy dzisiaj niedzielę, więc może być tych ludzi bardzo, bardzo dużo i jest gorąco, bo jest 25 stopni, więc może być ciężko, dlatego jedziemy też trochę wcześniej. A w drodze powrotnej może na tą zaporę zajedziemy, a jak nie, to może dopiero jutro, bo jeszcze jutro jesteśmy tutaj, pojutrze dopiero wyjeżdżamy.